Chciałbym, żebyście zatrzymali ten film i zastanowili się, ile to jest 64 odjąć 31. Zastanówmy się teraz nad tym wspólnie, co tak naprawdę oznacza 64. Możemy do takich rozmyślań skorzystać z wartości na poszczególnych pozycjach. Szóstka znajduje się na pozycji dziesiątek, czwórka znajduje się na pozycji jedności. Czyli ta szóstka oznacza 6 dziesiątek, 6 grup po 10. Czyli możemy sobie takie 6 grup po 10 narysować na przykład tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grup po 10, 60 kwadratów. Oprócz tego mamy 4 jedności. To są nasze 4 jedności. Czyli te wszystkie kwadraty to razem 64. 60 dziesiątek i 4 jedności. Wszystkiego razem mamy 64 kwadraty. Chcę od tych 64 odjąć 31. Zastanówmy się, co to znaczy 31. Liczba 31 to 3 dziesiątki i jedna jedność. Odejmujemy 3 dziesiątki i jedną jedność. Odejmijmy najpierw jedną jedność. Zabierzmy na przykład tę jedność. Ile nam zostało jedności? Teraz mamy 3 jedności. 4 jedności odjąć jedną jedność to się równa 3 jedności. Teraz zajmijmy się dziesiątkami. Mamy 6 dziesiątek, zabierzmy z nich 3. Jedna dziesiątka, druga dziesiątka, trzecia dziesiątka. Ile zostało? Zostały trzy dziesiątki. Te trzy. Czyli sześć dziesiątek odjąć trzy dziesiątki równa się trzy dziesiątki. Czyli 64 odjąć trzydzieści jeden równa się trzydzieści trzy. Trzy dziesiątki i trzy jedności. Trzy dziesiątki i trzy jedności. Jedna, druga, trzecia grupa po dziesięć. I trzy jedności. Jedna, druga, trzecia.